Dobra partyjka, Geralt. Zwłaszcza ten ruch z... Dobra, dobra, koniec zachwytów. Polewaj. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojnie jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Biedny. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. No proszę. Eskel, Eskel, dzika woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Geralt? Pal licho Lamberta, ale żeby ty... Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Mi tam jest ciepło. Przecież on zawsze był zmarzły. Pamiętasz tę zimę 15 lat temu, jak śnieg leżał do Beletein? Siedział owinięty kocem przy kominku i rzucał kurwami, jak tylko zaczynało sypać. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać pannę. Czy jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dziemy. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek. Nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź polej. Ech, poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. O co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku Mazur. Piękna historia. I z morałem. Tak, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Odczepisz się kiedyś od jen? Jak jej zaufam? Ty byś za nią w ogień skoczył. A ona to mu pogrywa. Jak zawsze. Znaleźli się eksperci od miłości, cholera. Żaden z was nie był z czarodziejką. Nie bez powodu. Dobra, daj przystojniakowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz, już robi tę swoją obrażoną minę. Masz, Geralt, napij się.
Życzymy tobie i Yennefer wszelkiej pomyślności. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza Grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą tą? Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni, ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufon, ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Cholera, potłukłeś się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był jak Owen? Za mną w Sukurs! Eskel! Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, bym się chyba pożygał. Eskel, pijaku! Wyłaź! Eskel! Hop, hop! Eskel, pijaku! Wyłaź! Eskel! 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 Ej! Słyszałeś? Coś jak dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. Idziemy. O, patrz, tu jest. Razem z wiernym dzwoneczkiem. Ej, Eskel, pobudka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, idziemy pić. Ej, spokój się, pożyga. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. Ej, lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl, włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Lambert, ty to masz łeb. O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? To jest! Wzywamy, kurwa! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy, Yennefer. Tam są jej torby.
Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzy się, bo tak cię zasznuruje gorset, że się zesrasz. Nie marudź się, Skel. Wbijamy się fa-fa, fa-la, fa... O. Faza łaszki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale zwiozłaś Fargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie straż Geralta. Tak, wilku? Geralt? Geralt? No, tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, 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 nie w te. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz talie osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil, blede do in, hokus, pokus, sare, mare, arse, blatana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już.